tym roku czytamy najbardziej znaną powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Zdjął binokle i długą swą atłasową rękę powiódł po zmiętym i drgającym czole. Powieść pełną barwnych opisów, wyrazistych postaci, patriotycznego przesłania. Kawał duży lasu wyplenili, zboża nasieli i inszych różnych roślin nasadzili. Prezentującą szerokie tło społeczne, przyrodnicze i obyczajowe. A ja myślałem, że właśnie tacy ludzie jak pan, młodzi i możni, dawać muszą inicjatywę, przykład, naukę. Powieść ukazała się w 1888 roku. Przepraszam, że weszłam, ale ogród ten wydał mi się tak świeży i pociągający. Ogrzewanie, strudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Gdy rozmawiamy długimi godzinami, poruszamy nasze tematy. Są ogony ładne i brzydkie, kornie proszę o ogon ładniejszy. Obojętny mi raczej kolor, choć są tacy, co czarny wolą. Ptaki, wędrowne ptaki, odyseusze podniebni. Czytam od praktycznie bardzo młodych lat i to bardzo dużo. No, lubię książki.